To, co najbardziej niezwykłe, co możemy obserwować w ostatnich dniach, w zasadzie tygodniach, prawie już dwóch miesiącach, proszę Państwa, to to, w jaki sposób światowa opinia publiczna zmieniła swoje podejście do Polski, do naszej części świata i naszej części Europy. Oczywiście wszystko za sprawą agresji Władimira Putina, ataku Rosji na Ukrainę, co warto odnotować, to co widzą wszyscy dziennikarze na całym świecie, wszyscy ludzie mediów, ale też zwykli na przykład Włosi, to sposób, w jaki pomagamy, jaki Polska pomaga, jaki Polska okazuje solidarność z walczącymi z rosyjską agresją. Tutaj w Rzymie często widzę nagłówki gazet, które są poświęcone właśnie temu, że na polskich przejściach granicznych odprawiane są kolejne tysiące uchodźców uciekinią z Ukrainy, ale też temu, że Polska dostarcza fizyczną, bardzo realną pomoc walczącej Ukrainie. I to, proszę Państwa, myślę, jest zjawisko, które rokuje bardzo dobrze w najbliższych czasach, w najbliższych miesiącach, bo takie wsparcie świata, wsparcie Europy Zachodniej, bo to też było widać coraz bardziej chociażby we Francji, w której niedawno odbyły się wybory prezydenckie, jest czymś, czego naszej części Europy po prostu potrzeba, bo proszę Państwa, świat zaczyna widzieć, dostrzegać polską podmiotowość Europy Środkowej i podmiotowość, która objawia się właśnie w tej solidarności i pomocniczości. To jest coś, na co przez wiele lat my jako Polska, my jako Polacy pracowaliśmy i co dziś daje swoje owoce.